Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest Abraham, pierwszy misjonarz. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Janusz, Maria i Andrzej, a ja na imię mam Mariusz. Rozpoczniemy to nasze rozważanie od modlitwy. Modlitwy o błogosławieństwo dla tego czasu, który mamy tutaj przy Słowie Bożym spędzić. Najdroższy Boże, przychodzimy do Ciebie w pokorze serc naszych, aby prosić Cię o to, abyś ubłogosławił nas, którzy będziemy tutaj pochylać się nad Słowem Bożym, ale Panie, daj tym, którzy będą korzystać z tego programu, abyś błogosławił ich serca, abyś błogosławił ich myśli, abyś dał odpoczynek w Słowie Twoim i zwycięstwo. W drogim imieniu Jezusa o to prosimy, za wszystko dziękując. Amen. 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 Mówimy o Abrahamie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to postać tak szeroko opisana w Piśmie Świętym, że moglibyśmy mówić o nim naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj patrzymy na niego z takiej szczególnej perspektywy. Mówimy o Abrahamie jako o misjonarzu. Był misjonarzem. W ogóle, kiedy mówimy o tej postaci, no to niewątpliwie Abraham wywarł wpływ na, no nawet gdybyśmy patrzyli na religie światowe, to przynajmniej na trzy wielkie światowe religie. Mówimy o judaizmie, którzy widzą swój początek w Abrahamie. No podobnie chrześcijaństwo przyznaje się do korzeni w tym człowieku, ale islam również identyfikuje się z tą postacią. Także naprawdę Abraham jest wyjątkowym człowiekiem, który do dzisiaj oddziałuje na ludzi. Natomiast kiedy mówimy o tym człowieku, wydaje mi się, że musielibyśmy rozpocząć od słów, które znajdują się w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Otóż przeczytajmy na początek pierwsze trzy wersety. One nam mówią o jego powołaniu. Rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Niezwykłe plany Bóg wiąże z tym człowiekiem. A sądzę, że kiedy usłyszał taką obietnicę, to chyba poczuł się bardzo wyróżniony. Z niego ma powstać wielki naród. Bóg chce mu błogosławić. Bóg chce błogosławić tych, którzy jemu błogosławią i przeklinać tych, którzy jego przeklinają. A więc człowiek, który ma wszystko i jest bezpieczny. Ma od niego powstać wielki naród. Pięknie. Co oznacza imię Abram? Bo tak na początku miał na imię. Ojciec narodów, tak? Najpierw Abram oznacza wielki ojciec. Tak. No nieźle. A Abram, a Abraham co oznacza? Ojciec wielu narodów. No. Więc myślę, że ludzie mogli rzeczywiście patrzeć z zadziwieniem na tego człowieka. Mówili o Abramie, czy później o Abrahamie, ojciec, wielki ojciec, ojciec mnóstwa. Ale gdyby ktoś zapytał, a ile ty masz dzieci? Długi czas nie miał ani jednego dziecka. A więc ludzie w okolicy mogli mówić o takim człowieku, który ma piękne imię, za którym się tak naprawdę nic nie kryje. Ale nie z tego go znamy, zobaczcie. Nawet w tamtych czasach nie z tego ludzie go znali. Czytamy o tym, że miał to być człowiek, z którym miało się wiązać błogosławieństwo. Staniesz się błogosławieństwem, czytamy, będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I na tym się dzisiaj szczególnie skoncentrujemy. Jest człowiekiem powołanym na misjonarza. Skąd go w ogóle Bóg powołał na samym początku? Z Ur Chaldejskiego. Z Ur Chaldejskiego. To dzisiejszy Irak. Irak.
Tak, daleko, daleko. Miasto niezwykle bogate, gdzie panowały różnego rodzaju pogańskie zwyczaje, otoczony ludźmi nawet ze swojej rodziny, którzy oddawali cześć innym bogom. Więc z tego społeczeństwa, z tej kultury, z tej religii Bóg go wyrywa. Wyprowadzić. Ma się wyprowadzić stamtąd. No i czyni go człowiekiem niezwykle wierzącym. Czyni go przykładem, czyni go wzorem dla nas. I daje mu zadanie do wykonania. Dla mnie to jest też niesamowite. On nie wiedział, gdzie ma iść. Ale zawierzył Bogu. Przecież jak żył w wielkim mieście, cywilizowanym na owe czasy, to miał zapewnione jakąś stabilizację. A teraz bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo. A teraz Pan Bóg mówi, idź. A on go słucha. To jest, Pan Bóg przychodzi do niego i przedkłada przed niego taką obietnicę, mu składa deklarację, a on ufa temu i wychodzi. Obiecuje mu wielkie rzeczy, które wyglądają czasami wręcz na niemożliwe do spełnienia. Ale on wierzy, że to się spełni. Czy to jest cecha misjonarza? Jak najbardziej, słuchajcie. To jest ta ufność. No tak, to jest wiara, to jest zaufanie do Boga. No i oczywiście z tym misjonarzem, o którym tutaj czytamy, wiąże się, że ma być dla innych błogosławieństwem, czyli ma innym ludziom przynieść coś dobrego, coś korzystnego, coś, czego ci ludzie naprawdę potrzebują. Więc w tym wszystkim widzimy takie cechy misjonarza w samym powołaniu, o którym tutaj czytaliśmy. Czy ja mogę jeden przykład podać taki z życia? No, oczywiście. Otóż może nie na taką skalę, ale wyjeżdżając pierwszy raz do Indii, budować sierociniec, to znałem Billa Dalla od wielu, wielu lat, od ponad 20 lat. Jego żona naszą córkę odbierała, poród i tak dalej. Łączyło nas wiele, wiele różnych spotkań i zaprzyjaźniliśmy się, ale on mnie, gdy mnie poprosił o wybudowanie tego, to ja się nie myślałem, gdzie nawet. Prosiłem go o adres, okazało się, że tam adresu nie ma, no ale wiedziałem, dokąd mam dojechać i wziąłem 10 ludzi, pojechaliśmy tam z tymi wolontariuszami i wiecie, że ja nie miałem nic innego oprócz numeru telefonu i jakby nikt nie, po nas nie przyjechał. Myśmy pojechali przez 6 przesiadek i nie mieliśmy ani adresu, ani żadnej alternatywy powrotnej. Następne bilety za 6 tygodni, za 7 tygodni z powrotem. No szalony pomysł. Nie? Z jednej strony wygląda to jak jakaś naiwność, wręcz bym powiedział, ale wydaje mi się, że dalej idąc za Abrahamem, to on właśnie cechuje się takim heroizmem, ale niesamowitą relacją z Bogiem, ufa mu. Ufa mu bezgranicznie. On mówi, wyjdź. On bierze i wychodzi. Tak się zastanawiam, bo jakby nie było, dzisiaj mamy telefony wszyscy i komunikacja jest dosyć łatwa. Nawet w Indiach są te telefony, prawda, działają. Za czasów Abrahama nie było telefonu, ale miał jakiś środek komunikacji. Miał taki środek komunikacji, chyba lepszy niż telefon, bo bezpośrednio z Bogiem rozmawiał. To jest wspaniałe. Do czego doszło do takiej zażyłości, że Bóg przychodził do niego w odwiedziny, rozmawiali, pertraktowali, jak będziemy później rozmawiać. To jest naprawdę wspaniała przyszłość, wspaniały sposób na takie postępowanie, na komunikację. Zobaczcie, Abraham to nie jest taki entuzjasta jakiegoś niezwykłego pomysłu, tylko jest to ktoś, kto wie, komu uwierzył, kto go prowadzi, kim ten Bóg jest. No i poczuł to jako taki fundament po prostu pod swoimi nogami, a nie jakaś nieznana, która nie wiadomo jak się zakończy, bo tak naprawdę niczego nie wie. On wiedział bardzo wiele, kiedy wyszedł. No, zastanawiam się, jaki musiał mieć kontakt z Bogiem już wtedy, że wiedział, że ma wyjść, że to,
to polecenie, jak otrzymał, to było od Boga, że to nie wahał się tego uczynić, ale wziął, spakował dobytek i poszedł. Ale jak nieznany. Czysty, nieskazitelny musiał być jednak jego charakter i sumienie, że Pan Bóg chciał z nim rozmawiać i wybrał go, że go wybrał. Musiał być specjalny. Nie był zwyczajnym człowiekiem, tak jak wybrał Marię spośród wielu, tak i Abrahama. No Bóg wiedział, kogo wybiera. Ale zobaczcie, kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze o tych doświadczeniach życia Abrahama, to używa takich słów, że Abraham opuścił, no wiadomo, co opuścił, osiedlił się, oczekiwał. To są takie pewniki, które widzimy w jego życiu. Opuścił stare, poszedł w nieznane, nie, poszedł w nowe, poszedł z Bogiem. I to było najważniejsze. To było w tym wszystkim najważniejsze. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną taką rzecz. Otóż w tych naszych rozważaniach w tygodniu było powiedziane, że dosłownie ten urywek Biblii, który czytaliśmy, ale w języku hebrajskim, tak bardzo wiernie przetłumaczony, brzmi tak. Powiedział Bóg do Abrama, idź dla siebie z twojego kraju. Idź dla siebie z twojego kraju. Co niezwykłego widzicie w tej myśli? Dla swojego dobra. No. To nie było tylko... człowiek taki, który wykonuje wolę Bożą, to nie tylko robi coś dla czyjegoś dobra, poświęca się, ale jest to jednocześnie błogosławieństwem dla niego. I od tego trzeba zacząć. Misjonarz to nie jest ktoś, kto tylko daje, ale kto tak naprawdę odbiera od Pana Boga. I to więcej czasem niż bierze. Tak jak patrzymy, zobaczcie, na przykazania Boże, o których mówi Pan Bóg, wymienia mnóstwo jakby naszych obowiązków, ale mówi, ja ci daję te przykazania dla twojego dobra. I to jest wytłumaczenie wszystkiego. Bóg nas nie ograbia, Bóg nie oczekuje tylko poświęcenia, tylko chce nam coś zaoferować. Ale idziemy dalej, bo w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, możemy odszukać, mamy opisane dosyć takie dramatyczne wydarzenie, które wiąże się i z Abramem, i z jego bratankiem Lotem, i w sumie z wieloma ludźmi, którzy mieszkają w okolicach Sodomy, Gomory. Dochodzi do wojny. Powstają dwie koalicje. Kilku królów po jednej stronie, kilku królów po drugiej stronie, dochodzi do wojny. W efekcie tego Lot, nie tylko Lot, ale między innymi on dostaje się do niewoli. I Abram, widząc co się dzieje, odbija w końcu ludzi, którzy zostali wzięci do niewoli, odbiera łupy, które zostały zebrane. I co ta historia tak naprawdę nam może powiedzieć o Abramie jako misjonarzu? Trzeba pamiętać, ile miał żołnierzy, 318. 318, więc możemy sobie troszeczkę wyobrazić, o jakim my obozie Abrama w ogóle myślimy. 318 żołnierzy, do tego dodajcie żonę. Do tych najbardziej sprawdzonych, ale do każdego jedną żonę załóżmy. I jedno dziecko, to już mamy 1000 osób. Biorąc pod uwagę, że rodziny były liczne. Wielodzietne. Nie tak jak Abrama. Więc to nie był taki obóz, wiecie, który możemy sobie wyobrazić kilkunastu osób, który poszedł, ale to była naprawdę armia ludzi, którzy z nim podążali. No w tamtych czasach, zresztą pewnie i w dzisiejszych jest podobnie, gdyby poszedł w trójkę czy w czwórkę, to by bardzo szybko stał się łupem różnych okoliczności i niedobrych ludzi, którzy tylko czekają takich naiwnych, prawda? Musiał mieć jakieś bezpieczeństwo, chociaż z drugiej strony miał prowadzenie Boże. I nawet jeżeli to, co on dokonał tu w tym przypadku tymi 300 ludźmi, to myślę, to nie była siła, która by stanowiła alternatywę dla tych 5 królów, czy 4 królów, którzy tam najechali, prawda? Oni na pewno mieli znacznie większą armię. Mieli Boże błogosławieństwo. No, zademonstrował moc Pana Boga, zobaczcie, tak. W praktyce, prawda? Nie tylko mówił o tej mocy, ale on ją demonstrował. Ja chcę zwrócić uwagę na werset 13 tego rozdziału, 14 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I przyszedł pewien uchodźca, oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi. O tym, co się wydarzyło, o tym nieszczęściu. Abramowi Hebrajczykowi, co wam to mówi? Uchodźca. To nie był domownik. Tak, tak.
Czyli zobaczcie, Abram ma swoją renomę, ma swoją opinię. Wszyscy wiedzą, to jest Abram Hebrajczyk, to jest ktoś inny, ktoś, kto wędruje. Ale jak trwoga, to do Abrama Hebrajczyka. On jeszcze może coś zrobić, prawda, w tej sytuacji, no bo ktoś nadzieję pokładał, że tu się coś takiego rozwiąże. A więc jeszcze przed tym, jak odbił tych ludzi z niewoli, już za nim szła wielka sława. A teraz wyobraźcie sobie, jaka sława za nim poszła wtedy, kiedy stało się faktem. Na jego spotkanie wychodzi król Salemu i król... Najpierw król Sodomy, Sodomy, tak. Później król Salemu. Salem to jest późniejsza Jerozolima. A zobaczcie, jaki w ogóle ma charakter. Przecież Sodoma, tam się tyle złych rzeczy dzieje. A Abram ratuje tych ludzi. Bo człowiek to jest człowiek, zobaczcie. I to jest wielkość człowieka, prawda? Żeby zobaczyć w kimś brata, siostrę, człowieka. No, brata, siostrę w tym sensie, że pochodzimy wszyscy od Adama i Ewy. Ktoś powie, ale oni są strasznie zagubieni, ale są w potrzebie. Więc pomogę im. Byli to ludzie, którzy mieszkali w ziemi, którą według obietnicy miał Abram odziedziczyć. I w tej ziemi, w samej Sodomie, mieszka jego krewny razem z rodziną. Czyli staje się mu to, ta sprawa dosyć bliska jednocześnie też, prawda? Te powiązania są dosyć bliskie i to uzasadnia bardziej jeszcze, powiedzmy, jego wystąpienie i nawet to, że go zawiadomiono o tym, ponieważ on był w jakiś sposób związany z tymi ludźmi. Sława się rozeszła. Ludzie o nim mówili. Ludzie opowiadali o niezwykłym wybawieniu, jako przyszło z jego strony. A ile on dostał za to, że się tak naraził i wszystkich uratował? To było bezinteresowne. To było, ruszył, z miłości do swego bratanka i żeby ratować tych, którzy zostali pokonani. No to z miłości do bratanka. Natomiast jak przyprowadzono łupy, proponowano mu, żeby coś z tego dostał, winien. Miał prawo do tego. Miał do tego? Nie. Tak. Słuchajcie, znacie ludzi, albo inaczej zapytam, pewnie znacie ludzi, którzy robią coś bezinteresownie, ale chciałem zapytać, dużo takich ludzi jest? No, to już tylko wyjątek. Ktoś powie, albo naiwni, albo politycy. To nie jest bezinteresownie. Albo jacy? Politycy udają, że robią bezinteresownie, a potem od razu, prawda? Ale nie wdajemy się w politykę. Ale tak jest właśnie życie, zobaczcie. Patrzymy na Abrama, który wygląda wyjątkowo, szlachetnie, szczerze, uczciwie. To nie jest tylko żołnierz, to nie był żołnierz, ale człowiek, który potrafił posłużyć się orężem, żeby dokonać uwolnienia kogoś. Jest to człowiek niezwykle szlachetny w sytuacji, którą mógł wykorzystać, żeby osiągnąć więcej niż osiągnął. On zadowolony był, że pewni ludzie odzyskali wolność. Ale mówię o tym jako o jego wielkim wpływie na okolice, na całą szeroką okolicę, która na pewno huczała od tego, co dowiedzieli się na temat Abrama. Ale mamy też takie rozważanie, które nawiązywało do ideału jego wiary. Odszukajmy list do Hebrajczyków tym razem. Tam w 11 rozdziale mamy wersety od 8 do 19. Ja bym proponował, żebyśmy nie czytali całego urywka od razu, ale tak po kolei. Proponuję na początek werset 8 i w kontekście właśnie jego wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dobrze. Mi się dość już wcześniej mi się kojarzyło to wyjście Abrama i pójście tak z wiarą w nieznany teren. Jakby z losem albo z postawami dzisiejszych misjonarzy. Bo cały czas tak myślę o kontekście tej lekcji, co nam no może dzisiaj pokazać w naszych sytuacjach, w naszych warunkach. Niedawno mieliśmy zjazdy w diecezjach i trochę też różnych przyszło powołań. Ten tu, ten tam. Też to były czasem trudne decyzje zabrać swój dom i się przenieść na drugi koniec kraju. To są sytuacje i dzisiaj takie, które są potrzebne nam, żeby z wiarą do tego podchodzić. Ale chciałem to powiedzieć jeszcze w kontekście czego innego. W kontekście tego, czy my dzisiaj również możemy
tak bezpośrednio usłyszeć Boży głos. Jak Abraham usłyszał Boże polecenie, idź do przodu, tam gdzie ci każę, czy dzisiaj my możemy również odczuć takie Boże powołanie, ty pójdziesz tam, tam będziesz pracował i tam będzie twój dom teraz. Czy ci, którzy dostają takie polecenia, czy czują to jako Boże polecenie? No jeżeli jest to Boże powołanie, no to jest naprawdę niezwykłym szczęściem, jeżeli tak jest właśnie odbierane, tak? Prawda? A nie jako taka konieczność, mus, bo wtedy to rzeczywiście chyba nie o to chodzi. Tak. Chyba nie o to chodzi. Ale tutaj rzeczywiście jest myśl taka. Przez wiarę usłuchał Abram, gdy został powołany. Wiecie, można do czegoś nie być powołanym. No. I posiadać wielką wiarę, że trzeba to zrobić. A to nie to samo. Odpowiedzieć wiarą na powołanie. A to jest kompletne wtedy przesłanie, prawda? Januszowi tu pewnie chodziło też o to, żeby pytał o to, czy rzeczywiście w jaki sposób Bóg oddziaływuje na człowieka. To na pewno oddziaływuje po pierwsze przez Pismo Święte. To jest numer jeden. Po drugie przez przyrodę. Po trzecie przez Ducha Świętego. No, nie wiadomo. Nie chcę mówić w kolejne, które jest ważniejsze, bo to nie o to chodzi. Ale tylko wymieniam te elementy. Mało dość tego. Przez twojego współbrata, przez czasami podróżnego, przez czasami dziecko potrafi do ciebie tak zaapelować, że zmieni ci twój kierunek życia. Ja myślę, że w tym wszystkim trzeba usłyszeć głos Ducha Świętego, obojętnie czy to jest twoje dziecko, nie wiem. To może być twoje dziecko, to może być twój przełożony, to może być twój bliźni, prawda? Który ci mówi, że powinieneś tam pójść. I to jest istotne, żeby umieć to odczuć, ten głos Boży. Jeszcze kolejna rzecz to jest to, że Pan Bóg mówi, że też objawia to przez sny, jak na przykład młodzieńczym czy starcom. To jest też element, który może w jakiś sposób oddziaływać. Ale to jest mówimy, tylko takie... Mówimy o metodach komunikacji Boga, prawda? Ważne jest, że człowiek, który ma do czegoś przekonanie, powinien zareagować. I Abraham to zrobił. Hmm. Zobaczcie, jest powiedziane, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec. No, to nie jest łatwe być cudzoziemcem, ale on przez wiarę podjął to wyzwanie i podjął to ryzyko. 10 werset mówi, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. O, to już jest w ogóle spoglądanie daleko w przyszłość, prawda? Kiedy Bóg chce założyć swoje królestwo tutaj na ziemi i miasto, o którym ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa mówi, Nowa Jerozolima, no chyba możemy aż tego się tam upatrywać. On to wszystko widział. A więc poszedł i to było takie stąpanie po ziemi, która była mu bliska, ale myślami był daleko, daleko, bo i Bóg ma dalekosiężne plany. To wszystko przez wiarę. Czytamy w wierszu 11. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia. 13 werset. Wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. I to jest ta próba, zobaczcie. Człowiek czeka, ma obietnicę, ale życie się kończy, przemija i co? I nic. I ludzie z wiarą umierają, że jeżeli nie teraz, to przyjdzie czas, kiedy Bóg swoje obietnice spełni. To jest właśnie cecha człowieka, który dobrze reaguje na to Boże powołanie. I jeszcze jedna myśl. 13 werset też mówi, uznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. To wszystko razem wzięte jest taką cechą misjonarza. Jestem gościem. Jestem tylko przechodniem na tej ziemi. Nie ma tutaj nic trwałego. Znaczy, mogę mieć coś trwałego, ale do czasu. Znaczy, to jest tak, żeby się poczuć jak gościem, to jest człowiek, który jest cały czas w delegacji. Od hotelu do hotelu, od kwatery do kwatery. Ma walizkę, w niej ma kosmetyczkę, dwie zmiany bielizny i idzie znowu dalej, i znowu dalej. Niefajne. No. Zresztą dobrze, jak trafi na porządny hotel, prawda? Nie, ale z dala od domu to zawsze z dala od domu. To jest tylko hotel. Ciepła rodzinnego się tego tam tak nie zazna, więc... I Abraham na pewno był otoczony przez życzliwych ludzi. Tak. I przecież ten tłum, który był jego pomocnikami, sługami, to byli ludzie, którzy naprawdę stali po jego stronie, aczkolwiek ciągle to było to kroczenie w nieznane drogą, którą Bóg mu
Bóg mu pokazywał. On musiał być dla nich więcej niż pracodawcą, bo oni byli gotowi za niego oddać życie. Poszli razem z nim w bój, prawda? Musieli go traktować naprawdę jako swojego dobroczyńcę, jako swojego ojca prawie. A więc zobaczcie, mówiliśmy, że to jest taki ideał wiary, chociaż wiemy, że Abraham nie był ideałem. Jego wiara była poddawana próbie. Czasami te próby były niestety nieudane. No więc Bóg czekał, żeby kolejną próbę przypuścić i żeby może tym razem coś zrozumiał, może teraz zrobił jakiś postęp w życiu. Ale zobaczcie, my nie oczekujemy, żeby misjonarz był idealny. Czy oczekujemy, żeby był idealny? A może byśmy chcieli. Może byśmy chcieli, no, ale w rzeczywistości, zobaczcie, jesteśmy wszyscy ludźmi. I to też jest ważna lekcja, słuchajcie. Mamy prawo do błędów, mamy prawo do jakichś pomyłek. Jeżeli potrafimy wyciągać z tego wnioski, prędzej czy później, to chwała Bogu, idziemy dalej. Ale tu pokazuje nam też, jaki Bóg jest niesamowity, że pozwala popełniać błędy. Bo Bóg jest realistą. A jaki jest dżentelmenem. Ale przede wszystkim, jeżeli byśmy chcieli od kogoś wymagać, żeby był idealny, to musimy być sami takimi. Nie możemy od kogoś wymagać czegoś, czego my nie potrafimy zrobić. Ale Bóg taki jest. Bóg jest idealny. Ale od nas tego nie oczekuje. Bo wiecy jesteśmy, słuchajcie. No zgoda, ale na szczęście, że my jako misjonarze, nie znaczy, że jeżeli nam się potknęła noga raz, że już jesteśmy przekreśleni. To w tym przykładzie Abrahama nas buduje, daje nam tę możliwość, że my mimo naszych niedoskonałości, niedociągnięć, błędów, jesteśmy jeszcze, możliwe jest, że Bóg nas wykorzysta w swoim dziele, a nie, że musi nas odrzucić. Ale to ty mówisz raz, a 7 razy 7 i jeszcze razy 7? No. Wyższa matematyka, ale rzeczywiście takie jest życie. Bóg nam przebacza, Bóg nas prowadzi dalej i Bóg nas kształtuje. Właśnie o to chodzi, że Abraham poszedł nie tylko po to, żeby dojść do jakiegoś celu, ale żeby Bóg go mógł przez to życie odpowiednio ukształtować. No tak się zastanawiałem w tym tygodniu między innymi na tym, że ten proces kształtowania jest możliwy często właśnie dzięki zmianom. Jeden raz był tu, drugi raz był tam. Ktoś kiedyś policzył, że podobno podczas tej wędrówki z Ur Chaldejskiego przeszedł przynajmniej 15 różnych regionów geograficznych, a więc miejsc, gdzie jest naprawdę zdecydowanie inaczej. Ale był i tu, i tam, i tam. Ja też miałem możliwość w życiu przeprowadzać się. Powiem tak, ja nie mam takiej natury, że świetnie, że wspaniale, że tylko czekam na to. Ale wiem, że za każdym razem, kiedy była taka potrzeba, nie odmawiałem, robiłem to i zawsze byłem Bogu wdzięczny, wiedząc, że to jest dokładnie to, co było potrzebne. Dokładnie to było potrzebne. Abraham przeszedł na własnych nogach tysiące kilometrów. Z wielkim dobytkiem, a więc ogromna niewygoda, ale stawał się innym człowiekiem. Ja tak myślę o tym, że są ludzie, którzy z natury są nomadami, a są ludzie, którzy by chcieli być domownikami. I tak jak się urodzili w tej wsi, to najczęściej w tej samej wsi kończą swoje życie, prawda? I myślę, że tutaj nie powinniśmy powiedzieć, że ci są lepsi, czy ci gorsi. Bo i ci mają swoje zdanie do wykonania i mogą w służbie Bożej być również misjonarzami. Żebyśmy nie przeszli tylko na to, że ci, którzy wędrują, którzy są gotowi opuścić, pójść, to są ci dobrzy, a ci, którzy zostają, to są niedobrzy. No słuchajcie, często właśnie wielką sztuką jest być na jednym miejscu i wytrwać. To jest dopiero... Łatwiej jest uciec, prawda? Znają cię, jak są monety z każdej strony. Także słuchajcie, tak czy inaczej, Bóg wie, jak do człowieka dotrzeć i czego kto potrzebuje być może, dając dokładnie takie przeżycia. Mamy tutaj nawet wzmiankowane takie miejsca, gdzie się Abraham zatrzymywał. Na przykład mamy Dąb More w Sychem. Tam jest powiedziane, i ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Niezwykłe doświadczenie. No tak. A Abraham wybudował Bogu ołtarz i złożył ofiarę. To jest właśnie ta cecha, że wszystkie te miejsca, które Abraham odwiedził, nie zostawały takie same. Coś tam zostawiał, jakąś pamiątkę po sobie. I to były takie pamiątki, które musiały do tego ludzi skłonić, że jeżeli przyszli na to miejsce, popatrzyli, co to jest, musieli stwierdzić, że tu był ktoś, jakiś chwalca Boży.
ktoś, kto Bogu był oddany i posłuszny. I to jest istotne, żebyśmy takie pamiątki potrafili zostawiać po sobie. Ale były to dla niego doświadczenia. Zobaczcie, w drugim przypadku, kiedy zatrzymał się pod Hebronem, tam, gdzie uwolnił właśnie Lota, swojego bratanka, jest powiedziane między innymi o spotkaniu z Melchizedekiem, który go błogosławił. Jest powiedziane, Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To było doświadczenie. Poszedł, walczył, zwyciężył i jeszcze dziesięcinę oddał. I otrzymał błogosławieństwo. A no właśnie, zobaczcie, to są niezwykłe przeżycia. Niezrozumiałe dla człowieka, który gromadzi tylko i zbiera dla siebie. Ale on wiedział, co robić. Dziesięcina w przypadku tak bogatego człowieka to jest naprawdę coś bardzo okazałego. Doświadczenie życia. A może doświadczenie w życiu, bo to nie jest jedna pewnie sytuacja tego typu. Ale wiesz, to jak już jesteśmy przy tym temacie, to powiem, że ten, który dzieli i się zastanawia, czy mu wystarczy na kromkę chleba ostatnie pieniądze i zastanawia się, czy dziesięcinę powinien oddać, czy nie, to czasem może być mu nawet trudniej. Ale Pan Bóg jest tak niesamowity i tak sprawiedliwy, że od tego chce 10% i od tego chce 10%. Jeden mówi, jak ja bym oddał, to nie będę miał na jedzenie. A drugi powie, no jak ja bym oddał, to byłyby to poważne sumy. Tu widzimy przykład, że nie powstrzymał się Abraham, żeby oddać ze wszystkiego. I to jest naprawdę... On tu wiele miejsc jest pokazane w tej lekcji, że on Bogu zaufał. I wiele elementów. I wiecie, i była mu za każdym razem obietnica ta była odświeżana, że będziesz miał potomstwo. A on starzał się, starzał. W którymś momencie, jak będziemy tam dalej później zaglądać do tego tekstu, pewnie jak Sara zaczęła się podśmiewać, był już taki wiek, a tu on ciągle ufa Bogu. Przeżywa wiele rzeczy. Zobaczcie, kiedy mówimy o takiej Dąbrowie, Mamre, tam, gdzie ugościł Pana Boga, dwóch aniołów, chociaż nie wiedział, kto to jest, i między innymi odprowadzając ich w stronę, czy idąc w stronę Sodomy i Gomory z Panem Bogiem, zaczyna pertraktować z Panem Bogiem, rozmawiać, wstawiać się za tymi ludźmi. To było doświadczenie niesamowite. Albo długo moglibyśmy mówić o tym, co wydarzyło się na górze Moria, gdzie Bóg powiedział, pójdziesz tam, żeby złożyć Izaaka, jedynego swego syna w ofierze. No to... To było doświadczenie. Zobaczcie, życie, którego nie można nie rozumieć. Życie, które może być bardzo skomplikowane, a jednak jego życie jest pełne poświęcenia, ofiary dla Pana Boga, ofiary samego siebie. Mamy tu chwilkę, żeby się nad tym przykładem zatrzymać? Bo ten przykład, ilekroć go czytam, jeśli ktoś, a wszyscy mamy dzieci, jeśli się tak dłużej zastanowimy nad tym, on ma tego jedynego, jakże trudno w ukryciu wychodzi z domu, bo żona by mu na pewno nie stanęła w opozycji. Idzie z nim i go ofiaruje. Ale jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Coś, co jest zdumiewające. To jest to, że Abraham żył w czasach, gdy był kult ofiarowania dzieci dla bogów. I Pan Bóg tym się brzydził. A Pan Bóg żąda od niego czegoś, co u innych bogów się brzydzi. I Abraham musiał być pewny i musiał mieć takie relacje z Bogiem, że wiedział, kto i w jaki sposób oczekuje i czego oczekuje od niego. Abraham żył wiarą i stale pamiętał o tej obietnicy, jaka została mu dana. I wierząc Bogu, że Bóg spełni swoją obietnicę, zapewne oczekiwał cudu, że w jakiś sposób wskrzesi Izaaka. To ma zresztą bardzo głęboką wymowę symboliczną, dlatego tak się stało. Dobrze, moi drodzy. Naprawdę wiem, że to jest niezwykle złożona myśl i moglibyśmy całe spotkanie poświęcić tylko tej, pewnie byśmy nie skończyli tej rozmowy. Ale ja patrzę na to jako na doświadczenie Abrama. Nie rozumiem, cierpię, nie wiem jak, boję się, przeżywam rzeczy niesamowite, ale to wszystko było składową jego życia, które polegało na tym, że szedł w kierunku pełnego zaufania jednak, pełnego zaufania Panu Bogu. Ale chciałbym, żebyśmy zbliżając się do końca zwrócili uwagę na 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej.
i przeczytali werset 18 i 19. Tam czytamy, że ten misjonarz, który poszedł, czy wyszedł z, aż z dalekiego kraju, przyszedł do tej ziemi obiecanej, do Kanaanu. Ten człowiek tak naprawdę miał dużo bliżej wielką misję do wykonania. Przeczytajmy najpierw te wersety. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Dziękuję bardzo. To jest podstawa, słuchajcie. Można mieć marzenia i je spełniać i udawać się w dalekie strony, a Bóg mówi, że najpierw to musisz być wiarygodny pod własnym dachem. Musisz być wiarygodny przed własną żoną, przed twoimi dziećmi. Twoje dzieci muszą być pod wpływem czegoś dobrego, w co wierzysz. Twoja żona, twoi bliscy, twoi przyjaciele, sąsiedzi mają to widzieć. Bo to jest argument. Argument, który rzeczywiście jest takim otwieraniem drzwi, żeby go w ogóle słuchać. Wyobraźcie sobie, gdyby było inaczej. Gdzie w domu Abrahama jest bałagan. Jest, znaczy bałagan, no w tym zrozumieniu, że nie jest tak, jak być powinno. A on by próbował opowiadać innym o swoim Bogu. Kto będzie go słuchał? My mamy takie powiedzenie, ty zajmij się sobą, ty zajmij się swoim życiem, ty zajmij się swoim domem. Co będziesz mi układał porządek, skoro u siebie go nie masz? Ale Abrahamowi nikt tego nie mówił. Był człowiek, który miał wszystko na właściwym miejscu. Zaczynał blisko i mógł też iść później daleko. Pozwólcie, że przeczytam też taki urywek z książki chrześcijańskiej pisarki Ellen White, która mówi tak. Bóg powołał Abrahama, by rozpowszechniał jego słowo. Wybrał go na ojca wielkiego narodu, wiedząc, że patriarcha wychowa swoje dzieci i domowników w myśl zasad Bożych. Największym jednak argumentem wychowawczym było jego własne przykładne życie, które odpowiednio wpływało na otoczenie. Ponad 1000 dusz składało się na domowników Abrahama. Wielu z nich miało własne rodziny, i wielu było nawróconych z pogan. A więc ta rodzina to także jego słudzy. Słudzy przecież byli często traktowani jak przedmioty. Bo to tylko słudzy, ale nie w domu Abrahama. Nie w domu Abrahama. I to był, wiecie, wyobraźcie sobie takie światło, gdzie wszyscy wiedzieli, jak sobie ułożyć życie, ale w domu Abrahama nawet słudzy byli szczęśliwi. Nawet słudzy byli kimś. To był argument. W tym tekście znalazłem odpowiedź, bo takie pytania mnie nurtowały. Jak mówimy o Abrahamie, że misjonarzem, ile akcji ewangelizacyjnych zorganizował, ile wykładów powiedział, ile dusz ochrzcił. Takie miałem pytania. Tutaj widzimy, że cały obóz to była spora grupa. I to było takie przesłanie, które potrafiło utrzymać się po jego śmierci w pokolenia, być przekazywane i te nadzieje ci ludzie cały czas mieli. Bo żyła w nich wiara ich ojca. Tak, to było konsekwentne życie z Bogiem w najbliższej rodzinie, dalej, dalej. I tacy ludzie dopiero mogą wykonywać służbę daleko, daleko od swojego domu. Bo ich służba jest konsekwentna i wiarygodna. Taka prawdziwa służba, która może przekonać. Będziemy kończyli, słuchajcie, to rozważanie. Myślę, że o Abrahamie byśmy mogli mówić dużo, także jako o misjonarzu. Mogłoby paść jeszcze dużo dobrych słów. Wiem jedno, że służba misjonarza to jest służba pełna poświęcenia, wiary, zaufania, no i poddawania się takiej Bożej obróbce, żebyśmy mogli być gotowi wejść do Jego Królestwa i być wiarygodnymi dla ludzi, którzy nas słuchają. To jest wszystko przed człowiekiem, każdym w zasadzie człowiekiem. Ale dzisiaj mówiliśmy o Abrahamie, który się sprawdził. Nie w każdej chwili, ale Bóg cierpliwie go doprowadził do wspaniałego celu. Pomódlmy się na zakończenie. Pełen dobroci, Boże nasz Ojcze, przybliżamy się do Ciebie, aby podziękować Tobie
za Twoje prowadzenie w naszym życiu, za przykład, jaki nam dałeś z życia Abrahama, naszego ojca wiary, abyśmy mogli, wzorując się na nim, również postępować tą drogą, którą on przeszedł w jakimś chociażby małym stopniu, żebyśmy umieli, Ojcze, tak jak on, słyszeć Twoje słowo, rozróżniać go i być mu posłusznym. Pozwól, Panie, abyśmy potrafili nasze domy utrzymać w dobrej wierze i w nadziei na spotkanie się z Tobą, żebyśmy mogli prowadzić nasze rodziny do niebieskiej naszej Ojczyzny, do tej, którą nam obiecałeś jako potomkom Abrahama, jako tym, którzy przez wiarę podążają do Twojego wiecznego Królestwa. Spraw, Panie, by to się stało udziałem nas i naszych bliskich. Prosimy Ciebie o to wszystko, a prosimy w imię naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas. Amen. 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 Jeszcze raz dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i Państwu za to, że razem z nami, wierzę, czytaliście, rozważaliście Słowo Boże. Zapraszam na kolejne rozważanie Pisma Świętego już w przyszłym tygodniu. Będziemy mówili o misjonarzu, ale takim niezwykłym. O kimś, kto był niespodziewanym misjonarzem. Zobaczymy, co się za tym tematem kryje. Natomiast chciałbym, żebyśmy znaleźli czas na to, by wspólnie tę historię rozważać, poznawać i uczyć się czegoś praktycznego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Thank you.